czekoladowy wujek. Ludzi, którzy przeżyli 90 lat i więcej, pyta się zazwyczaj o receptę na długowieczność. Warto pytać, bo to praktycy, najprawdziwsi z prawdziwych. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Utah, żyje sobie zacny starszy pan, który w październiku bieżącego roku skończy 100 lat. Nie miałem niestety okazji zadać mu pytania o jego własny sposób na długie życie. Znam jednak pewien fakt z jego biografii, który daje mi wiele do myślenia. Punkt zwrotny w życiu tego pana związany jest z wydarzeniem, które przeszło do historii jako pierwszy znaczący kryzys zimnej wojny. W 1948 roku Stalin zaordynował odcięcie Berlina Zachodniego od reszty świata. W odpowiedzi alianci zorganizowali skuteczny i wydajny most powietrzny, którym przetransportowali w ciągu 11 miesięcy blokady prawie 2,5 miliona ton zaopatrzenia. Przerzucano tą drogą nawet węgiel. Perfekcyjnie obmyślony system lotów pozwalał ponoć na lądowanie samolotów co 3 minuty. Wykorzystywano do tego celu non-stop 3 berlińskie lotniska. Nasz bohater został rzucony w wir akcji jako pilot powietrznych sił amerykańskich nazajutrz po przybyciu z macierzystych koszar do Europy. Jego czterosilnikowy samolot transportowy Douglas C-54 Skymaster zabrał na pokład 138 wielkich worków mąki. Po latach on sam wspominał, że ogrom zniszczeń, które zobaczył wtedy, lądując w Berlinie 3 lata po zakończeniu wojny, był przytłaczający. Przy okazji kolejnej wizyty zrobił sobie przejażdżkę wojskowym jeepem w okolicach lotniska Tempelhof. W czasie tej krótkiej wycieczki zobaczył grupę niemieckich dzieciaków. Grupa, stojąc przy ogrodzeniu z siatki i drutu kolczastego, przyglądała się wojskowym samolotom w akcji. Gdy odruchowo sięgnął do kieszeni, znalazł w niej 2 opakowania gum do żucia. Nie wystarczyło dla wszystkich, choć dzieci robiły ponoć wszystko, co możliwe, by sprawiedliwie podzielić między siebie spontaniczny podarunek od amerykańskiego żołnierza. Garstka słodyczy w jego dłoni, zgraja maluchów i ocean zgliszcz wokoło. W tym właśnie momencie zapewnił sobie nieśmiertelność. Umówił się na większą dostawę. Lotnik zobowiązał się zorganizować specjalne zrzuty dla małych Berlińczyków. Dotrzymał słowa, choć była to jawna niesubordynacja wobec dowództwa Berlin Airlift. Nie odbyło się bez reprymendy. Mimo to małe, ręcznie wykonane spadochrony z podwieszonymi pudełkami pełnymi słodyczy były od tamtego momentu stałym elementem krajobrazu na niebie w okolicy lotniska Tempelhof. Ze względu na powiększający się za każdym razem tłum dzieci wiwatujących w okolicy pasa do lądowania, słodkie zrzuty były dokonywane masowo także nad placami zabaw, podwórkami i szkolnymi boiskami. Cukierki, czekolada, ciastka oraz płatki śniadaniowe trafiły tym sposobem także do dzieci z Berlina Wschodniego, gdyż w tamtym czasie mur berliński jeszcze nie istniał. Zaledwie 3 lata wstecz miasto było bombardowane prawdziwymi bombami. Tym razem mieszkańcy Berlina przecierali oczy z niedowierzania na widok kolorowych małych spadochronów, które na dodatek nie wybuchały śmiercionośnie po zetknięciu się z ziemią. Wybuchały co najwyżej radością i wdzięcznością w dziecięcych sercach.